Czas na prognozę pogody, Olga Szypulska. Zapraszam. Jutro pogodę w Polsce psuł będzie mało aktywny front atmosferyczny związany z odległym niżem z nad Półwyspu Kolskiego. Z północnego zachodu docierać do nas będą nieco chłodniejsze i bardziej wilgotne masy powietrza. Środa w całej Polsce będzie deszczowa. Na wschodzie 14 stopni, 16 stopni w centrum kraju i na Dolnym Śląsku, a najchłodniej na Pomorzu, tu nawet 13 stopni. Deszczowa będzie także noc na Lubelszczyźnie. Im bardziej na północ regionu, tym odrobinę cieplej. W Białej Podlaskiej, Parczewie i Puławach po 11 stopni, na południu 9 stopni. Deszczowy będzie także poranek. Temperatura na zewnątrz znacznie się nie zmieni. Po południu wzrośnie jednak do wspomnianych wcześniej 15 stopni. Opady deszczu niestety się utrzymają. Ciężko mówić jednak o jakichkolwiek przejaśnieniach. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać. W południe wyniesie 1023 hektopaskale, a biometr będzie niekorzystny. Dokuczać nam mogą różne dolegliwości bólowe i pogorszenie koncentracji. Odrobinę bardziej optymistycznie wyglądają prognozy na kolejne dni. Pochmurnie może być jeszcze w czwartek, ale już od piątku na niebie pojawi się więcej słońca. Najcieplej będzie w piątek, tu 14 stopni. Ponownie padać może w poniedziałek. Dziękuję za uwagę.